Od wielu lat prowadzę wykłady z chemii kwantowej zarówno dla studentów drugiego roku, którzy po raz pierwszy stykają się z tym zagadnieniem, jak i dla specjalizujących się w chemii kwantowej, w chemii teoretycznej, w tych przedmiotach chemicznych, które wymagają bardziej zaawansowanego teoretycznego przygotowania. I od wielu lat ciągle powracała do mnie pewna myśl, że właściwie podręczniki, które są dostępne na rynku światowym, one mają jedną wadę, mianowicie nie przedstawiają studentowi najważniejszych myśli, nie eksponują tych myśli w ten sposób, żeby czytając nawet pobieżnie książkę, mieć jakieś pojęcie o tym trudnym przedmiocie. Ponieważ doświadczenia się zbierało i również chęć napisania takiej nowej, innej książki wzbierała we mnie, więc już właściwie od bardzo dawna przygotowywałem notatki do wykładu. Ten wykład nazywał się Energia, Struktura, Reaktywność i przygotowywałem je już z myślą o tym, że kiedyś powstanie z tego książka. Gdybym wiedział wtedy, ile pracy wymagało stworzenie książki, to bym troszkę inaczej do tego podchodził, ale w każdym razie zaczęło się od pewnego zbierania fragmentów książki. Gdy zasiadłem do pisania, pierwszą rzecz, którą postanowiłem, to zapomnieć o tym, że widziałem jakiekolwiek inne książki. To znaczy, ta książka miała być taka, jak ja sobie wymarzyłem, że powinna wyglądać jakaś książka naukowa. W związku z tym powstała rzecz, która w zasadzie bardzo odbiega od wielu uznanych standardów. Jedną z rzeczy szczególnych w tej książce jest to, że zwracam się do studenta jak do przyjaciela, który razem ze mną poznaje pewien przedmiot, trudny przedmiot. Mówię do niego zwyczajnym językiem, staram się nie używać języka hermetycznego i prowadzę tego przyjaciela razem ze mną, pokazując mu różne rzeczy. Czasem pokazując mu oczywiście trudne sprawy związane z mechaniką kwantową, ale też nie stroniąc od tego, żeby od czasu do czasu podać anegdotę, od czasu do czasu przypomnieć, że z daną rzeczą związana była cała bardzo ciekawa historia, przypomnieć nazwiska ludzi, tych, którzy po raz pierwszy coś zobaczyli, coś odkryli, czyli klasyków. Podaję czasem anegdoty z ich życia, które, jak się okazało, są niezwykle ciekawe i interesujące. I drugą cechą charakterystyczną książki jest to, że w związku z tą ideą, że książka ma być dostępna dla wszystkich, czyli dla ludzi, którzy po raz pierwszy się z tym stykają, jak również dla specjalistów najwyższej klasy, można powiedzieć, to jest schemat mojej książki. Drzewo. Drzewo jest symbolem czegoś pięknego, równocześnie symbolem wiedzy, może dlatego wybrałem drzewo, ale również wybrałem z tego powodu, że drzewo oznacza gałęzie, a gałęzie oznaczają, że ja mogę iść w pewnym kierunku i iść aż do zakończenia danej gałęzi. Po prostu drzewo oznacza pewne zależności jednych rozdziałów książki od innych rozdziałów książki. Drzewo zaczyna się od pnia i oczywiście, żeby dotrzeć do owoców w koronie drzewa, to ja muszę przejść przez cały pień. To na pewno. Wobec tego pień książki to jest podstawa całej książki. Widać jednocześnie, że gdybym był zainteresowany jedną gałęzią na tym drzewie, to wcale nie muszę studiować całego drzewa. Mogę po prostu dojść do tej gałęzi od pnia i tam przeczytać wszystko o danym zagadnieniu i będę miał całe zagadnienie odpowiednio naświetlone. Natomiast gdybym był zainteresowany owocami, to muszę przejść przez cały pień i dotrzeć do korony drzewa. Dzięki schematowi drzewa ta książka to właściwie wiele książek w jednej książce. To znaczy możemy czytać tę książkę na bardzo wiele sposobów i ja rekomenduję niektóre z tych sposobów, ale oczywiście czytelnik może sobie wybrać swój własny sposób. Na przykład rekomenduję drogę minimum minimorum, to znaczy dla tych, którzy chcą dosłownie poznać najważniejsze fragmenty mechaniki kwantowej czy najważniejsze fragmenty chemii kwantowej. Wtedy właściwie, jak obliczyłem, do studiowania jest w tej książce, która liczy 1200 stron, do studiowania jest około 50 stron. Natomiast powiedzmy student chemii, który na drugim roku ma kurs chemii kwantowej, już ma znacznie szerszy materiał do studiowania w tej książce. To jest program minimum i jest 300 stron do studiowania. Oczywiście on może sobie wybrać jeszcze dodatkowe rozdziały czy dodatkowe fragmenty rozdziałów. Jest droga dla tych, którzy interesują się spektroskopią. Jest droga dla tych, którzy interesują się reakcjami chemicznymi. Jest droga dla tych, którzy interesują się niezwykle dokładnymi obliczeniami, najdokładniejszymi, jakie istnieją w praktyce chemii kwantowej. Ci mają bardzo dużo do studiowania, powiedzmy gdzieś około 900 stron. Także pewną nowością, wydaje mi się, jest to, że w tej książce mamy zawartych wiele książek. Książka ma 15 rozdziałów i każdy z tych 15 rozdziałów ma pewną konsekwentną, żelazną strukturę. Najpierw w każdym rozdziale mówimy, gdzie jesteśmy na drzewie. Po to oczywiście, żeby student, czy w ogóle studiujący książkę, wiedział, w którym miejscu jesteśmy, co jest jeszcze przed nami i co powinniśmy przeczytać, żeby znaleźć się w tym miejscu. Później jest przykład, nazwijmy to bijący po oczach, który mówi, że jest istotny problem. Wobec tego student zastanawia się, no dobrze, zobaczymy, jak ten problem będzie rozwiązywany. Następnie mówimy, o czym będzie ten rozdział. Krótka zapowiedź treści tego rozdziału. No i moim zdaniem istotna informacja, dlaczego ten rozdział jest ważny, dlatego że bywa często w książkach naukowych, że skończy się czytanie rozdziału i nie wiadomo właściwie, do czego ten rozdział był potrzebny i dlaczego on jest taki ważny. Tutaj drzewo, jak również powiedzenie, dlaczego to jest ważne, mówi wyraźnie o hierarchii ważności danego zagadnienia wśród innych zagadnień. No i później oczywiście nie jest przyjemnie, jeśli czytamy dany rozdział i natykamy się na konieczność poznania pewnych narzędzi, których tam w rozdziale nie ma. Wobec tego w zapowiedziach tutaj, co jest potrzebne, podane jest, jakiego rodzaju przygotowanie musi mieć czytelnik, żeby nauczyć się tego rozdziału. Bardzo rzadko podawane są prace klasyczne w podręcznikach. Dosłownie czasem nie wiadomo, czy dany autor był kobietą, czy mężczyzną, czy dwuczłonowe nazwisko to dwóch ludzi, czy jeden człowiek. W tej książce jest inaczej. Właściwie o każdym uczonym, który jest wymieniony, jest krótka informacja biograficzna, a także w tych pracach klasycznych wymienione są właśnie prace i powiedziane, dlaczego one są takie ważne, dlaczego one były takie ważne w historii tej dziedziny. No i później dopiero jest treść rozdziału, a po treści jest krótkie podsumowanie, które jest, wydaje mi się, ważne dla studenta, który przygotowuje się do egzaminu na przykład. Przeczyta sobie podsumowanie i doskonale orientuje się, o czym był rozdział. Z frontu badań. To jest, jak czytelnicy zapewne sami dobrze wiedzą, rzadko podawane, jaki jest aktualny stan wiedzy w tej dziedzinie. Zwykle w podręcznikach podawane są informacje o wiedzy, powiedzmy, z XIX wieku, czy powiedzmy z XX wieku, z połowy XX wieku. Natomiast nauka ogromnie szybko idzie do przodu i ważne jest, co my teraz potrafimy w tej dziedzinie zrobić. Ad futurum to są rozważania moje na temat taki, mianowicie, co będzie ważne według mnie w tej dziedzinie w przyszłości. To ma za zadanie ukierunkować czytelnika czy przyszłego uczonego w na te kierunki rozwoju, które według starego profesora są interesujące i rokują nadzieję. No i żeby sprawdzić, czy czytelnik opanował materiał, żeby on sam mógł się o tym przekonać, jest zawsze po każdym rozdziale 10 pytań. Do każdego pytania są 4 możliwości odpowiedzi. Jedna tylko jest prawdziwa. Także bardzo łatwo sprawdzić rezultaty i te rezultaty są następnie, prawidłowe rezultaty są podane na końcu. Pewną osobliwością książki jest aneks internetowy. Jest to właściwie pierwsza książka, czy była pierwsza książka z dziedziny nauk przyrodniczych, która miała wsparcie w internecie. Gdy zapytałem w wydawnictwie, jak należy robić aneks internetowy, oni powiedzieli, że nie mają pojęcia, ponieważ to jest właściwie nowa rzecz. Ja powiedziałem fantastycznie i zrobiłem to tak, jak ja sobie to wyobrażałem. Aneks internetowy daje szereg nowych możliwości. Właściwie powoduje, że ta książka pozornie jest normalną książką, a naprawdę jest obiektem z cyberprzestrzeni. Dlatego, że jest bezpośrednie połączenie ze światem, można powiedzieć. Daje kolor, czego nie ma w książce, daje ruch. Można przeczytać wykłady innych autorów, można zaglądnąć do programu Matematyka, gdzie były wykonywane przeze mnie obliczenia do książki. Można zmienić te obliczenia, zmieniając dane do tych obliczeń. Można po prostu aktywnie uczestniczyć w tworzeniu książki. W internecie są również suplementy, a także żywa errata. Oczywiście co parę miesięcy ja mogę odnawiać aneks internetowy. W szczególności sercem aneksu internetowego jest zbiór połączeń do stron w sieci światowej. Także jedno kliknięcie w aneksie internetowym łączy mnie na przykład z miejscem, gdzie wyświetlany jest film, który obrazuje to, o czym książka mówi. Także jest to, wydaje mi się, pewien nowy wymiar, czy nawet nowych kilka wymiarów, biorąc pod uwagę kolor, ruch, możliwość odżeglowywania w cyberprzestrzeni, to znaczy ja zainteresowany jakimś tematem, zaintrygowany, mogę poszukiwać dalej i dalej tematów i przejść do internetu i tam przeszukiwać dany problem. Oczywiście jak to na morzu obowiązuje język angielski, więc tam też oczywiście większość rzeczy już jest w języku angielskim. Ja bym powiedział, że język książki nie jest typowy. Książki nie zaczyna się wierszem, a zwłaszcza wierszem Williama Blake'a, ale zerkamy na wstęp i patrzymy, podarowany nam świat, dotykam klawiatury komputera, smak kawy, otwarte okno, zapachy Puszczy Kampinowskiej mojego domu, tak potrafi pachnieć tylko wysuszony las po ulewnym deszczu. I zastanawiamy się, o czym właściwie jest ta książka i po co autor to napisał. Autor wiedział, że pisze książkę, która ma w pewien całościowy sposób powiedzieć, co my właściwie obserwujemy, gdy patrzymy dookoła. Że świat, który widzimy, to jest tylko połączenie nas za pomocą zmysłów z czymś, o czym w zasadzie nie mamy jeszcze pojęcia. Książka mówi o niektórych tylko rzeczach, o naszych modelach rzeczywistości, modelach, które wytwarzamy sobie w naszym mózgu, modelach, które mówią, jak nam się zdaje, co to jest świat. I ten wstęp ma jak gdyby oddalić czytelnika od tego świata i spojrzeć na ten fragment rzeczywistości z pewnej innej perspektywy. Dalsze słowa mówią o tym, że w zasadzie nasze zmysły mówią o przepływie informacji, że to, na czym polega na przykład działanie żywego organizmu, to jest głównie przepływ informacji, mimo że chemikowi zdaje się, że tam są reakcje chemiczne, bo są oczywiście. Fizykowi zdaje się, że tam są zjawiska fizyczne, bo są oczywiście. Psychologowi wydaje się, że widzi co innego, ale naprawdę oni obserwują jedno i to samo, tylko każdy ze swojego punktu widzenia. Książka mówi o pewnych zjawiskach, które dopiero niedawno zostały opisane przez naukę, wśród nich teleportacja. Teleportacja jest pojęciem, które pojawiło się w literaturze popularno-naukowej, właściwie nie tyle popularno-naukowej, co fantastycznej, i polega na tym, że pewien przedmiot znika z pewnego miejsca i pojawia się w innym miejscu taki sam. Otóż wydawało się, że to jest tylko marzenie ludzkości. Tymczasem okazuje się, że nie tylko zaprojektowano sposób przeprowadzenia podobnego doświadczenia, ale też i to doświadczenie przeprowadzono. Niestety nie jest to jeszcze przedmiot, jest to w tej chwili stan fotonu czy kilku fotonów, ale ten stan okazało się, że można teleportować, to znaczy on znika z miejsca pierwotnego i pojawia się w tym miejscu, gdzie my chcemy. Mechanika kwantowa, trzeba powiedzieć, że jest nauką niesamowitą. Niesamowitość tej nauki polega między innymi na tym, że szereg zjawisk jest absolutnie nieintuicyjnych. Jedno z takich zjawisk jest opisane w książce i dotyczy przejścia cząstki przez dwie bariery. Może łatwiej będzie, jeśli opiszę to nie jako przejście cząstki, tylko jako przejście więźnia przez dwie bariery. Wyobraźmy sobie, że więzień, bardzo ważny więzień, siedzi w więzieniu, a dyrektor więzienia nie może zasnąć, bo wie, że przydałyby się żelazne drzwi grubości 10 cm i rzeczywiście takie drzwi wykonują, instalują i prawdopodobieństwo przeniknięcia więźnia przez takie drzwi jest praktycznie zero. Ale dyrektor więzienia dalej nie może spać. Mu się zdaje, że jednak nie jest to całkiem zero, że jest większe od zera to prawdopodobieństwo i instaluje drugie drzwi stalowe za tymi pierwszymi drzwiami. Otóż w tym momencie, kiedy on to zrobił, pojawia się nowa całkiem sytuacja. Mianowicie, jak pokazuje w swojej książce, dla przypadku oczywiście cząstki, w tym przypadku jest to elektron, są takie trzy energie tego elektronu, nazwijmy to więźnia, takie trzy energie, że jak elektron ma którąkolwiek z tych energii, to wtedy z wysokim prawdopodobieństwem przechodzi przez dwoje drzwi stalowych, mimo że przez jedne drzwi nie przejdzie. Wręcz w jednym przypadku obliczenia wykazują, że prawdopodobieństwo przejścia więźnia przez dwoje takich drzwi, oczywiście ja tu mówię o prawdopodobieństwie przejścia elektronu przez dwie bariery, prawdopodobieństwo jest niemal 100%. Wystarczy tylko, że ta cząstka będzie miała odpowiednią energię. O języku używanym w książce może świadczyć następujący fragment. Wśród celów tej książki wymienionych we wstępie nie ma demoralizacji młodzieży. Mowa tu jest o odkryciu mechaniki kwantowej przez Erwina Schrödingera. Z tego powodu poprzestają na starannie wyselekcjonowanej informacji podanej wyżej, to znaczy właśnie życiorysie Erwina Schrödingera, i powstrzymam się od opisania okoliczności, w jakich powstawała mechanika kwantowa. Dla studentów czytających lektury uzupełniające w tej książce podaję źródło dalszych informacji. Przy okazji ciekawa informacja, mianowicie po napisaniu tej książki jeden z moich kolegów znalazł w archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego nieznany, własnoręcznie napisany życiorys Erwina Schrödingera, który przez rok był na Uniwersytecie we Wrocławiu. Ten życiorys został przetłumaczony przez nas i znajduje się w książce. Bardzo ciekawy zresztą życiorys, tak w tej chwili życiorysów się nie pisze. Paul Dirac był jednym z twórców mechaniki kwantowej, jednym z najważniejszych tutaj jedną z najważniejszych figur w mechanice kwantowej i gdy był uczniem szkoły podstawowej, wsławił się rozwiązaniem następującego zadania. To zadanie zaraz przeczytam, ale powiem, że jest ono charakterystyczne, to znaczy rozwiązanie tego zadania jest charakterystyczne dla umysłu, który później wykoncypował istnienie antymaterii. Zadanie było takie. Trzej rybacy wybrali się na nocne wędkowanie nad jezioro. Złowili trochę ryb, które wpuścili do wiadra z wodą, a następnie zapadli w ciężki sen. W środku nocy obudził się rybak Abacki i pomyślał, że nocna eskapada go zmęczyła. Weźmie więc 1/3 ryb, dyskretnie opuści namiot i wyjedzie. Liczba ryby w wiadrze jednak była niepodzielna przez 3. Ale gdy Abacki wyrzucił 1 rybę do jeziora, to była już podzielna przez 3, wziął więc 1/3 ryb i pojechał. Wtedy z ciężkiego snu obudził się Babacki i nie wiedząc o wyjeździe Abackiego zrobił dokładnie to samo. Na koniec obudził się Cabacki i też o niczym nie wiedząc zrobił to samo. Pytanie, ile ryb było w wiadrze? No i Paul Dirac dał odpowiedź godną odkrywcy dodatniego elektronu, czyli antymaterii. Mianowicie powiedział, że w wiadrze było -2 ryby. Jakim cudem? No istotnie, -2 nie jest podzielne przez 3. Ale gdy Abacki wyrzucił 1 rybę z wiadra do jeziora, to było nie -2 ryby, tylko -3 ryby było w wiadrze. Wtedy dało się podzielić przez 3. Wtedy Dirac wziął -1 rybę, zapakował w gazetę i pojechał. Nie Dirac, przepraszam, tylko Abacki. I pojechał. No i później to samo zrobił Babacki i Cabacki. Więc to było rozwiązanie podane przez młodego Paula Diraca. Czyli w książce ja nie stronię od pewnych takich anegdot, dlatego że uważam, że jest to ubarwianie książki. Zawsze właściwie żałowałem, że książki do bardzo poważnych przedmiotów są strasznie i śmiertelnie poważne. Wydaje mi się, że jest przestrzeń dla książek ciekawych. To znaczy, jeśli ja mam doświadczenie z matematykiem, gdy matematycy na konferencji wygłaszają referat, to ten referat całkiem inaczej wygląda niż artykuł na ten temat napisany przez matematyka. Mianowicie artykuł jest niesamowicie suchy, hermetyczny i wręcz bym powiedział odpychający. Natomiast gdy ten autor mówi o tym samym, podając porównania dotyczące życia codziennego, to wtedy cała sala śmieje się, dlatego że jest to niesamowicie dowcipne. No więc ja postanowiłem trochę połączyć jedno z drugim i tę książkę przedstawić no, w taki sposób, że jeśli było coś śmiesznego, to należy o tym napisać. A było wiele rzeczy śmiesznych w rozwoju mechaniki kwantowej. W związku z tym myślę, że wielu ludziom się może to podobać. Być może niektórym się może nie podobać właśnie, no ale wydaje mi się, że oni, ci ostatni, są w mniejszości.